Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, to już 201 odcinek podcastu BSS Bez Tajemnic. Tym samym wkraczamy w trzecią setkę odcinków o tematyce outsourcingu, branży nowoczesnych usług dla biznesu, ale także innych wątków, które towarzyszą na co dzień w relacjach B2B. Dziś relacja z odcinka na żywo. Powstał on w dniu 8 lipca 2020 roku, a dotyczył tematyki employer brandingu. Posłuchajcie, jak wyglądała moja rozmowa z Zytą Machnicką oraz Adamem Wąsikiem. Zapraszam! Mam dzisiaj ogromną przyjemność gościć dwóch ekspertów, dwóch speców. W zasadzie to mogę nawet chyba pokusić się na takie słowo dwóch guru tematyki employer brandingu w Polsce. Moimi gośćmi dzisiaj są Zyta Machnicka, prezesowa Lightness oraz Adam Wąsik, założyciel i partner pracowni EB. Witam Was serdecznie w podcaście BSS Bez Tajemnic. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, to ja tak, żeby rozpocząć fajnie, to Wam coś pokażę, bo mam co do pokazania dzisiaj i ja zapowiadałem Wam, że to będą pewne zaskoczenia. Moi drodzy podcastowicze, ci, którzy nas będziecie słuchać tylko audio później, no to niestety tego nie zobaczycie, ale zachęcam Was do obejrzenia również powtórki z tego live'a na YouTubie, bo ja teraz pokazuję dwie rzeczy. Oboje moi rozmówcy to są ludzie z okładek. Adam Wąsik był na okładce numeru Outsourcing and More w roku 2018, a dopiero co koleżanka Zyta Machnicka była na okładce Outsourcing and More zaraz wydanego na początku roku 2020. I nie jest to przypadek, dlatego że obie te osoby, oboje moi rozmówcy poruszali tematykę employer brandingu. Ja sobie tak myślałem przez ostatnie tygodnie, że ten employer branding to tak naprawdę, i teraz mnie zaraz skrytykujecie, to jest taka kaszka z mlekiem, ale wtedy, kiedy siedzimy sobie w biurze, wszyscy jesteśmy obok, wywieszamy fantastyczne szyldy na budynkach, mamy wspaniałe rzeczy rozpisane na swoich stronach internetowych, mediach społecznościowych itd., itd. No ale od paru miesięcy doświadczamy lockdownu, no i to jest wyzwanie teraz moim zdaniem, bo tak widzę, że chyba ta kaszka z mlekiem nagle okazała się taką dosyć, żeby nie powiedzieć czarną polewką, bo to jest może aż za daleko pójście, ale to jest co najmniej wyzwanie. I chętnie poznam wasze zdanie, jak z waszej perspektywy w ogóle zmienił się świat zjawiska, jakim jest employer branding, w porównaniu z tym, co jeszcze mieliśmy 3 miesiące temu. Zyta, może ty na początek. To pierwsza rzecz. Chętnie popolemizuję z tobą a propos definicji EB, bo na działania employer brandingowe mówimy w skrócie EB. Ja już od pewnego czasu powtarzam, że dla mnie to prawdziwe EB to jest tak naprawdę komunikowanie prawdy na temat firmy jako pracodawcy. Sposób, który będzie adresowany do targetu, czyli do kandydatów i pracowników, których mamy na pokładzie, czy tam do tych ludzi, których chcemy właśnie ściągnąć, i za pośrednictwem kanałów i narzędzi, z których te grupy rzeczywiście korzystają. No i faktycznie jest tak, że mamy duży rozdźwięk i to, o czym powiedziałeś, nawet na rynku się pięknie nazywa luką wartości, czyli różnicą między tym, co wisi na ścianie w naszych firmach, a tym, jak jest naprawdę. Im więcej jest ściemy, tym większa jest ta różnica i tym większa jest ta przepaść i tym więcej pieniędzy, energii będziemy wrzucać w to, żeby przekonać innych do naszego zdania. No i gdy mówimy o tym, czego teraz doświadczyliśmy, to doświadczyliśmy tak naprawdę wyostrzenia wszelkiego rodzaju problemów, które mieliśmy w naszych organizacjach, bo od lat słyszymy, że komunikacja wewnętrzna na przykład jest jednym z najbardziej palących problemów HR-owców, menadżerów i tak dalej. No i nagle się okazało, że no sorry, jeśli nie komunikujesz się na co dzień ze swoimi ludźmi, nie używasz do tego właściwych narzędzi, nie mówisz im prawdy jak jest, to w sytuacji, w której faktycznie mamy ten lockdown, nagle się okazuje, że tych problemów jest coraz więcej. Natomiast ja mimo wszystko jestem dobrej myśli, przede wszystkim dlatego, że na rynku, w branży nie tylko chociażby HR-owej, ale w ogóle już
szczuć, że biznes od pewnego czasu rozmawia o powrocie do podstaw, ale takich dobrych podstaw, czyli o przyjrzeniu się tego, czego dzisiaj naprawdę potrzebują nasi ludzie, z jakimi problemami się mierzą i w jaki sposób my jako pracodawcy jesteśmy w stanie na te problemy rzeczywiście odpowiedzieć, tak żeby realnie budować ich zaangażowanie i satysfakcję w tym momencie. A to się da, nawet jeżeli się zwalnia i nawet jeżeli się ogranicza kasę na benefity, to wszystko zależy od tego, na ile jesteśmy świadomym pracodawcą i na ile korzystamy z tej wiedzy mądrej na temat employer brandingu, a nie na temat tej, no powiedzmy wprost, ściemy również, która pojawia się na rynku w kontekście tego tematu. Adam, coś byś do tej polemiki dołożył? Wiesz co, ja kiedyś powiedziałem, że lubię się z tą nie zgadzać, ale ostatnio częściej się zgadzam. Co bym dołożył? Na pewno jest tak, że mnie dzisiaj w wielu miejscach przywołuje się takie powiedzenie, które ukradłem Iwo Paliszewskiemu z Antala, o lukrowanym employer brandingu. Ono się bierze, ta myśl mi przychodzi do głowy, dlatego że trochę sytuacja i cały lockdown doprowadziła do tego, że wychodzi kto udawał, że umie panować nad swoim wizerunkiem. Co do twojej wcześniejszej wypowiedzi, Wiktor, ja uważam, że employer branding to jest, znaczy budowanie marki pracodawcy wbrew temu, co mówi połowa organizacji, to jest proces, nad którym w ramach strategii możemy spróbować mieć kontrolę. Ja bardzo często słyszę, że nie, teraz nie jest miejsce na budowanie wizerunku pracodawcy, nie jest miejsce na EB. I strasznie lubię, i pewnie ci, którzy słuchają czasami moich wypowiedzi, wiedzą, że ja lubię to powtarzać, ja lubię porównywać to budowanie wizerunku pracodawcy do takiej pędzącej lokomotywy. Jest to ta lokomotywa pędzi, ona szczególnie teraz w kryzysie pędzi czasami nieznanymi dotąd drogami i cała sztuka w employer brandingu polega na tym, żeby umieć tą lokomotywą kierować. Ona jest dzisiaj napędzana przez pracowników, byłych pracowników, jest napędzana przez kandydatów, którzy w różny sposób są traktowani, bo część rzeczywiście organizacji zapomniała, że kandydatów trzeba dobrze traktować w procesie rekrutacji. Ja w ogóle nie rozumiem dlaczego, ale takich sygnałów widać bardzo dużo. Gołorg w ostatnim czasie bardzo mocno spuchł od komentarzy i to nie jest przypadek. I jest też napędzany ten wizerunek, ta lokomotywa jest napędzana także przez naszych klientów, bo oni też mają dużo do powiedzenia na temat nas jako pracodawcy, bo obserwują, jak traktujemy jako organizację swoich pracowników. I rzeczywiście myślę sobie, że firmy, które będą potrafiły zwrócić uwagę na te rzeczy, o których wspomniała Zyta, czyli to, w jaki sposób się rozstawiać, w jaki sposób traktować kandydatów, w momencie, kiedy za chwilę zaczniemy wracać na tą normalną drogę rekrutacji, zaczniemy znowu zwiększać liczbę zatrudnionych, znowu walczyć o kandydatów, bo będziemy powoli wracać do tej sytuacji, gdzie kandydatów na różnych grupach docelowych będzie mniej niż byśmy chcieli i będziemy musieli ich walczyć, to te firmy, które zadbały o swoich pracowników, zadbały o kandydatów, będą kilka długości przed całą resztą. Słuchajcie, a to zadam wam takie uzupełniające do tego wszystkiego pytanie, bo ten mój wstęp, on miał być taki troszeczkę kontrowersyjny, że to niby taka tam prosta sprawa, nieprosta sprawa, ale generalnie employer branding to jest bardzo długi, wyczerpujący proces, który trzeba przemyśleć od początku do końca. Trzeba się liczyć z różnego typu scenariuszami, trzeba brać pod uwagę różne decyzje na różnych etapach, tak jakby czy to wdrażania, czy realizacji tego, czym jest EB. Powiedzcie mi, czy firmy, które z waszego doświadczenia miały dobrze ogarnięty, tak to nazwijmy, temat eboski, to czy one w ramach swojej strategii były przygotowane na takie tąpnięcie w prowadzeniu swojej działalności, które nastąpiło, tak? Czyli czy te działania eboskie tak jakby wpisały się w różne nieprzewidziane scenariusze, które mogłyby nastąpić, no pewnie nikt nie przewidywał epidemii, ale różne rzeczy się dzieją. Czy de facto to oznaczało, że o rany, złapali się nagle wszyscy za głowę, musimy całą tą strategię wyrzucić do kosza i na nowo wszystko pisać, bo teraz będziemy musieli postępować zupełnie inaczej? Mhm.
To ja może się wypowiem. To znaczy myślę, że to zależy, bo na pewno na taką sytuację hardkorową, jakiej wszyscy doświadczyliśmy i dalej doświadczamy, na taką sytuację nie był przygotowany nikt, bo mówimy o tym, że zaczęliśmy funkcjonować w sytuacji, która jest skrajnie trudna i nawet fakt, że słyszymy, że pracowaliśmy, czy tam w dalszym ciągu część osób pracuje zdalnie, to nie oznacza, że ta robota zdalna wyglądała tak, jak wyglądać powinna, nie? Bo byliśmy tak naprawdę uwięzieni w swoich domach. Część osób, które są rodzicami, bardzo mocno męczyło się w tej sytuacji, jeszcze biorąc pod uwagę kwestię realizowania podstawy programowej właśnie w tym kontekście edukacyjnym. Nie? Więc pod tym kątem na pewno była i jest to sytuacja skrajnie trudna. Natomiast myślę, że w obecnej sytuacji tej pandemicznej wygrały i będą wygrywać firmy, które rozumieją, że EB powinno łączone trochę z tym, o czym już powiedział Adam, czyli powinno być łączone z marketingiem i ze sprzedażą. Bo jeżeli mamy w swojej firmie osoby, które komunikują się na temat tego, czym jest to EB, czym jest marketing, czym jest sprzedaż, jeżeli wiemy, w jaki sposób powinna wyglądać komunikacja kryzysowa chociażby, to wiemy wszyscy wspólnie, na co zwrócić uwagę w tej komunikacji. I myślę, że nawet jak popatrzymy na sieci handlowe typu Biedronka od Geronimo, czy typu na przykład Lidl, to, czy chociażby Żabka też, to zobaczymy, że w ich komunikacji w ostatnich miesiącach było bardzo dużo ludzi na zewnątrz, było bardzo mocno podkreślana ich rola, ta szczególna osób, które były na froncie, obsługujące ludzi, którzy muszą pilnować tego dystansu społecznego i było też widać mocno, na przykład Lidl bardzo mocno wyciągnął na wierzch swoje wartości, to na czym tę komunikację wewnątrz firmy buduje i będę się trzymać tego, że nie tylko trzeba być wielkim pracodawcą, żeby w takiej sytuacji sobie poradzić, natomiast ogromnie ważne jest to, żeby nie milczeć, bo bardzo często słyszę, że no my niestety w naszej firmie musieliśmy się wstrzymać z komunikacją zewnętrzną, bo były zwolnienia, bo było ciśnienie na sprzedaż i tak dalej, czy tam na utrzymanie jakości obsługi klienta, ale musimy pamiętać o tym, że jeżeli jako pracodawca się nie komunikujesz, to zawsze jest to jakiś komunikat, a w sytuacji skrajnie trudnej na rynku i wewnątrz firmy jest to komunikat negatywny, budujący poczucie tego niebezpieczeństwa. Dzisiaj wszelkie badania nam mówią, że to, co jest kluczowe dla kandydatów i dla pracowników, to poczucie bezpieczeństwa w obecnej sytuacji, ale nie tylko pod kątem tego, że pracodawca zachowuje te wszystkie środki ostrożności pod kątem właśnie pandemicznym, ale że również dba o tę wizję końca, jest przygotowany na różne scenariusze, a nawet jeżeli jest bardzo trudno w firmie, to mówię o tym wprost, czyli na przykład organizuje Q&A zdalne, nie? Jakieś wideo spotkania, jakieś audio nagrywa, czy wysyła systematycznie informacje za pośrednictwem komunikatorów, które ma w firmie i tak dalej, i tak dalej. Więc ta bieżąca komunikacja jest bardzo ważna, bo brak komunikatu zawsze jest jakimś komunikatem. I dalej też będę się trzymać tego, że pandemia pozwoliła również na to, żeby trochę z tej komunikacji stricte produktowej, też stricte dotyczącej usług, żeby wyciągnąć tylko i wyłącznie te grafiki produktowe, które latały po necie, a żeby w zamian za to postawić ludzi, którzy są na froncie, którzy się z tą sytuacją mierzą i trochę bardziej sprawić, żeby ta komunikacja pracodawcy była po prostu ludzka i pokazywała, że no przepraszam bardzo, ale za tymi wszystkimi działaniami stoją ludzie i może muszę się z częścią z nich rozstać, ale być może za kilka miesięcy będę wracać jako pracodawca do nich z tą swoją komunikacją. Plus pamiętajmy także o tym, że to nie jest tak, że nikt nie rekrutował, nie? Bo jak sobie popatrzymy chociażby na sytuację w firmach kurierskich, nie? No to niemal chyba wszystkie spotkania firmowe były przerwane tym, że przepraszam, dzwoni mi domofon, bo właśnie idzie do mnie kurier z przesyłką, więc nawet jak sobie na to popatrzymy, no to ktoś przecież musi sobie z tą sytuacją poradzić. Swoją drogą myślę sobie, że naprawdę w bardzo fajny sposób porodziła sobie z tym firma InPost, która z jednej strony myślę, może nawet w końcu zaczęła pokazywać, że kurierzy, którzy są zatrudnieni nawet na własnej działalności, to w dalszym ciągu są osoby, które są w tych powiedzmy ich koszulkach, nie? Czyli w dalszym ciągu reprezentują firmę i oni również doświadczają firmy jako pracodawcy, więc ci pracownicy zewnętrzni są w tym wszystkim także ważni, ale dwa, że zostało mocno pokazane chociażby na LinkedInie przez szefa firmy, te zostały pokazywane systematycznie działania, które są wdrażane i widać było, że nie tylko biznes się
w taki pozytywny sposób do tego odnosił, ale również, że tacy no, zwykli pracownicy z innych firm zaczęli doceniać, że no oto jest firma, która coś dobrego robi dla innych, pokazuje swoje usługi, powiedzmy rozwój paczkomatów, nie? Jakieś tam dodatkowe opcje, weekendy i tak dalej, ale z drugiej strony pokazuje ludzi na froncie i myślę, że w tym wszystkim jest to najbardziej cenne, że możemy, że nawet jeśli nie byliśmy przygotowani na pandemię, to musimy pamiętać o tym, że skończyły się czasy, w których przygotowujemy strategię EB na najbliższych 5 lat, bo te firmy, które przygotowywały się powiedzmy w styczniu na cudowną kampanię dla ambasadorów swoich powiedzmy w okolicach wakacji, wiele przecież z tych organizacji musiało z tego zrezygnować, więc myślę, że tutaj też mocno wchodzi wiedza z zakresu design thinking i takie typowo projektowe spojrzenie na tematy EBOWE, że zaprojektowanie powiedzmy takiego planu działania, który ma trzon, czyli wartości, na których opiera się przedsiębiorstwo, kierunek, w którym zmierza i na czym buduje swój biznes i również czym jest siła kultury organizacyjnej tej firmy, do tego dopasowywanie prostego planu działania, który może być modyfikowany wtedy, kiedy coś nie hula, czy wewnętrznie, czy zewnętrznie, bo inaczej będzie wydawana kasa na rzeczy, które nie przynoszą rezultatu i będziemy tylko i wyłącznie udawać, że robimy to EB. Adam? Dobrze, to ja teraz. Ja uważam, że podobnie do Zyty, uważam, że nikt nie był gotowy na to, żeby na to, co się wydarzyło. Tutaj też się pojawił problem organizacji, które bardzo wielu organizacji, które w żaden sposób nie były gotowe na zmniejszanie zatrudnienia, bo niestety w ramach tych bardzo wielu działań ostatnich lat, które pokazywały nam, że raczej borykamy się z problemem dostępności kandydatów, aniżeli z koniecznością zwalniania, tutaj musieliśmy się zderzyć z wielu sytuacjach z tym, jak rozstawać się z zespołami. I uważam, że wiele organizacji w ogóle nie było na to gotowych, dlatego że nie miało przygotowanych może nie procedur, ale nie miało przygotowanych jakichś zasad tego, jak zrobić to dobrze, jak zrobić to po ludzku, jak zrobić to z zachowaniem z takiej dbałości o tego odchodzącego człowieka i z takim po prostu, z taką ludzką twarzą, w której pokażemy, że chcemy mu pomóc. I to też spowodowało bardzo dużo hejtu dotyczącego wielu pracodawców. Co do strategii, ja od lat uważam, że strategii nie buduje się na wiele lat. Strategia employer brandingowa to jest zespół działań, które muszą być dopasowywane do zmieniającego się świata, chociażby do trendów. I myślę sobie, że historie, które słyszymy, tak jak Zyta wspomniała o tym, że ktoś zbudował strategię i podąża nią 5 lat i w ogóle jej nie modyfikuje w międzyczasie, to takie historie możemy wyłożyć między banki, bo to się już nigdy nie powtórzy. My musimy dzisiaj być gotowi na to, żeby zmieniać nasze podejście. Rzeczywiście ten trzon i ten filar musi być stały, natomiast musimy wiedzieć, których elementów będziemy mogli użyć, jeżeli nie będziemy mogli użyć tych, które zaplanowaliśmy. Więc trochę takie klockowe podejście, które też metodyce design thinking jest bliskie, takie w zasadzie przewidywanie też różnych rozwiązań jest dosyć istotne i myślę, że tutaj będzie kluczowe. Ja myślę sobie też, że w ogóle w ramach tego, co się wydarzyło, pracodawcy też zdali sobie sprawę z tego, na co powinni zwracać uwagę i myślę, że to też jest tak, że dzisiaj gdybyśmy zapytali wielu organizacji, jak rozmawiam z naszymi klientami, to mam takie poczucie, że oni też bardzo dużo dobrych wniosków wyciągnęli z tej sytuacji, z tego, co się wydarzyło i te dobre wnioski to na przykład jest to, że ludzie potrafią pracować, nie wszyscy, ale rzeczywiście potrafili szybko się przestawić na pracę zdalną. To jest oczywiście ogromne wyzwanie dla organizacji. Z jednej prostej przyczyny, dlatego że zdalnie ciężko budować przynależność, szczególnie w sytuacji, kiedy na przykład, tak jak wspomniała Zyta, jest duża część firm, które wciąż rekrutują, zwiększają zespół i teraz jak budować przynależność nowych osób do organizacji, kiedy te osoby cały czas są zdalnie, nie są obok zespołu i to rzeczywiście było w jakiś sposób wyzwanie dla części firm. Wiele sobie z tym poradziło, czy to
korzystając z narzędzi, które służyły do preboardingu, bo on moim zdaniem nabrał jak nigdy na znaczeniu, czyli te wszystkie działania, które może zrobić organizacja pomiędzy shaking hands, a faktycznym dołączeniem do organizacji, kiedy człowiek zaczyna podlegać onboardingowi. I wysyłanie wiadomości od zespołu, czy łączenie się z zespołem, czy wysyłanie takich, nie chcę powiedzieć gadżetów, bo to oczywiście część organizacji to realizuje, natomiast po prostu takich przypominajek, tak, jesteśmy dla ciebie, masz się czuć bezpiecznie, my naprawdę, nasza sytuacja jest bardzo dobra, nie wypowiemy ci umowy, bo oczywiście też słyszeliśmy wszyscy o sytuacjach, w których ludzie, którzy zrezygnowali z jakiejś pracy, dostali od nowego pracodawcy, do którego mieli dołączyć, informację, nie, musieliśmy jako organizacja podjąć decyzję o tym, że cię nie zatrudnimy. I bardzo wiele takich osób zostało na lodzie. I z tym też sobie wiele organizacji nie poradziło, bo tutaj też trzeba pokazać było ludzką twarz, więc myślę sobie, że strategie będą o tyle ciekawe, że one rzeczywiście będą musiały uwzględniać potrzebę bycia flexi i potrzebę tej szybkiej zmiany. Myślę, że to nie tylko strategia, ale w ogóle bardzo duże rzeczy w EB i w HR-ze będzie wymagało agile'owego podejścia, takiego szybkiego, zwinnego. To ja wam powiem, że tutaj oczywiście moją intencją nie było zadawanie pytania, czy budować strategie długo czy krótkoterminowe, bo wiadomo, że my żyjemy w takich czasach, że długoterminowo to my nic nie przewidzimy. Bardziej interesowało mnie to, czy w tych nawet strategiach na tu i teraz w ogóle ktokolwiek brał pod uwagę chociażby to, że połowa firm albo wręcz ich znacząca większość przejdzie na tą właśnie pracę zdalną, tak? Czyli że nie będą ludzie pracować w środowisku takim, jakie do tej pory znaliśmy. Nikt tego nie brał pod uwagę. Nikt. Ja nie znam, znaczy myślę, że wielka nagroda, być może nawet Nobla by się należała firmie, która brała pod uwagę to, że całość organizacji będzie musiała przesunąć na pracę zdalną. Nikt nie był na to gotowy. Myślę, że uczyliśmy się wszyscy na własnych błędach trochę i rzeczywistość nas uczyła. I tym bardziej, że słuchaj, to przecież są te głosy z rynku, że to przyspieszenie było o około 5 lat, nie? To, co się nagle wydarzyło, więc myślę, że nawet w największych przewidywaniach aż takiego przyspieszenia nikt nie brał pod uwagę. No to prawda, to prawda. Słuchajcie, a to teraz takie pytanie nieco z innej beczki. Podzielę się z wami takim zdaniem, które dosyć często słyszę. Ja mam przyjemność współpracować dosyć szeroko w środowisku centrów typu BPO czy centrów usług wspólnych. To są duże zakłady pracy, użyjmy takiego słowa, zatrudniający setki, tysiące osób. I ponieważ żyjemy w świecie w tej chwili podzielonym poza pracę w domu, a pracę w biurze, no to głosy przechodzą już w tej chwili takie, że z każdym miesiącem ta praca remote, na tak to nazwijmy, ta praca zdalna coraz bardziej się broni, tak? Czyli pokazuje, że ona funkcjonuje, że ci ludzie z jednej strony pokazują, że no im jest dobrze w tym domu, wcale niekoniecznie jasno komunikują, że chcą wracać. Oczywiście jest taka grupa, która już by chciała wrócić, bo po prostu ma dosyć tego środowiska domowego, ale na razie mówimy tak ogólnie. No i te biznesy z tych najwyższych stanowisk biznesowych twierdzą, to wiecie co, nasi drodzy pracownicy, my tą pracę zdalną na stałe zostawimy sobie u nas. Ona już nie będzie benefitem pracowniczym, że będziemy wam pozwalać od czasu do czasu popracować w domu i zajmować się tam różnymi innymi rzeczami poza wykonywaniem obowiązków, tylko my w ogóle narzucimy na was pracę zdalną. I to zrobimy wręcz w takiej wielkości typu pomiędzy 20 a 40% całego zatrudnianego stafu. Tak? Więc no, to są zupełnie inne realia zarządzania tak rozproszoną grupą pracowników. I tutaj ty, Zyta, w jednej z swoich pierwszych odpowiedzi poruszyłaś tą kwestię komunikacji wewnętrznej. Mnie się wydaje, tutaj znowu możecie się ze mną zgodzić albo nie zgodzić, ale część organizacji do tej pory employer branding traktowała bardziej jako taką akcję reklamową. Znaczy, to nie chcę, żeby to tak może twardo zabrzmiało, ale generalnie to było takie słowo wytrych i ono miało służyć bardziej kampanii reklamującej firmie, jak to się u nas dobrze pracuje i jak my się tobą, drogi pracowniku, przepraszam, zaopiekujemy, jak już do nas trafisz na pokład, gdzie de facto ta dbałość o pracownika to wcale nie jest tylko na tym procesie rekrutacyjnym, tak to nazwijmy, tylko wręcz przede wszystkim w trakcie
już zatrudnienia, właśnie pokazując to, co też Zyta bardzo dobrze, że podkreśliłaś na początku, czyli dotrzymywanie słowa i pokazywanie prawdy, jakim my faktycznie pracodawcą jesteśmy. I teraz myślę, że ta praca zdalna spowodowała, że my powinniśmy wręcz jeszcze większy nacisk położyć na ten fragment EB, który dotyczy komunikacji wewnętrznej i relacji z istniejącą grupą pracowników. Co na ten temat myślicie? Mnie się wydaje, że tak właśnie będzie, że zresztą jak rozmawiamy teraz z organizacjami, z którymi współpracujemy, to temat komunikacji wewnętrznej jest, wydaje się, top priority. Dlatego, że po pierwsze jest bardzo dużo dobrych przykładów tego, jak organizacje komunikują się z pracownikami. One nie biorą, ta komunikacja nie bierze się znikąd. Badania pokazują, że pracodawca jest bardziej wiarygodny w kontekście bezpieczeństwa związanego chociażby z epidemią dla ludzi niż media czy dostęp do informacji przekazywanej przez rządzących. Natomiast to będzie wielkie wyzwanie, dlatego że ono ma też kilka dodatkowych, jak gdyby, albo głębszych płaszczyzn. To jest wyzwanie dla współpracy, dla takiej informacji biegnącej od organizacji, a więc wyzwanie dla szefów, dla właścicieli organizacji często, ponieważ to od nich musi się zacząć. To jest wyzwanie dla zarządzających teamami, dlatego że jak nigdy na znaczeniu nabierze rola szefa, ponieważ po pierwsze szef musi umieć doceniać trochę w innych realiach. Szef musi umieć budować zespoły i utrzymywać te zespoły w tej pracy zespołowej, która jest zupełnie inną pracą zespołową, dlatego że ona jest pracą zespołową opartą o Teamsy, o Trello, o Slacka i wiele innych narzędzi, których bardzo często organizacje musiały się nauczyć w kilka dni. Więc to jest ogromne wyzwanie dla całego managementu organizacji. I dlatego to jest wyzwanie też dla HR-u, bo HR musi przeprocesować całą tę zmianę. My w tej chwili widzimy, że organizacje bardzo mocno stawiają na całą edukację managementu w kontekście właśnie takiej pracy z ludźmi, budowania zaangażowania, feedbacku, bo okazuje się, że co do samego przekazywania feedbacku zawsze był problem, a teraz on jest jeszcze głębszy, dlatego że jak można przekazywać, jak dobrze przekazywać feedback w momencie, kiedy siedzisz naprzeciwko człowieka i zrywa ci połączenie albo dzwoni kurier. Dużo trudniejsza sytuacja. I myślę, że tak jak przyglądam się, że bardzo dużo jednak organizacji wyciągnęło z tego wszystkiego dobre wnioski. Wspomniałeś też o kwestii związanej i Zyta o tym też mówiła, o kwestii związanej z biurami. Ja obserwuję bardzo dużo organizacji, które rozważają przesunięcie części procesów na pracę wyłącznie zdalną. Nie do końca się zgadzam, że wszyscy polubili pracę zdalną, dlatego że mam wielu przyjaciół, rodziców, którzy modlili się tylko i wyłącznie o to, żeby jak najszybciej wrócić, dzieci wróciły jak najszybciej do szkoły, a oni, żeby mogli jak najszybciej wrócić do pracy. Bo po prostu musieli się w jakiś taki dosyć nienaturalny sposób przyzwyczaić do tego, że są rodzicami na pełen etat i pracują zdalnie, musząc przy okazji pilnować tego, czy dzieci są na lekcjach zdalnych, więc to taka trudniejsza sytuacja. Ale wydaje mi się, że w drugiej grupie z kolei pojawiła się jeszcze głębsza potrzeba takiego właśnie work-life blendingu, czyli ta próba mieszania tego życia zawodowego z życiem prywatnym. I to jak rozmawiam z młodszym pokoleniem, to oni bardzo to wskazują jako tę rzecz, którą zaobserwowali in plus w swoich organizacjach, że jeszcze bardziej organizacje stały się na to otwarte, że bardziej zadaniowy tryb pracy dla nich ma znaczenie. To ja bym się jeszcze odniosła do tego, o czym Adam powiedziałeś, a propos zaufania, bo myślę, że to jest mega ważny temat w tym wszystkim, bo Adam tutaj też poruszył wyniki badań. Myślę, że warto wspomnieć o tym, że na początku
początku roku, jak to zwykle co roku, pojawiły się wyniki barometru zaufania Edelmana i w ramach tego barometru, niestety dwa lata z rzędu nie ma w tych wynikach Polski, ale na tyle, na ile analizujemy wyniki badania Edelmana, to widać tam bardzo dużo tych punktów styku także z tym, co się dzieje w Polsce. W każdym razie wynik był taki, że 76% pracowników, czy tam osób, które były też pytane w tym badaniu, ufa swojemu pracodawcy i oczekuje od swojego pracodawcy konkretnych działań. Później w czasie pandemii Edelman zrobił kolejne badanie, zaufanie i koronawirus. I w ramach tych wyników pojawiła się informacja, że 63% osób wierzy w te informacje przekazywane przez pracodawcę właśnie w czasie pandemicznym. I tylko i wyłącznie wyżej były te informacje rządowe, nie? Dotyczące obostrzeń i tak dalej. Jakbyśmy sobie powiedzieli, że a co tam w ogóle, jak tam pracodawca jest taki ważny dzisiaj, tak, jest mega ważny dlatego, że człowiek niezależnie od tego, czy pracuje zdalnie, czy nie, bo będę się też trzymać tego, że pamiętajmy, że około 20% pracowało zdalnie, teraz część osób dalej pracuje zdalnie i tak dalej, natomiast w dalszym ciągu ogromna liczba pracowników zdalnie nie pracuje. I to, co uważam jest kluczowe w tym wszystkim, to też umiejętność połączenia jednego z drugim i umiejętność niedoprowadzania do dodatkowego jakiegoś takiego tąpnięcia wewnątrz firmy, gdy część osób czuje się bardziej uprzywilejowanych od drugich, to zresztą mocno było czuć chociażby na fejsie w czasie tych najmocniejszych obostrzeń, gdy wiele osób pisało, że no dobra, tam tyle piszecie o tej pracy zdalnej, a ja tutaj codziennie stoję na froncie i widzę na przykład, jak ludzie się nie stosują do zaleceń, albo że mój pracodawca sobie z tym nie poradził, nie, z przygotowaniem się na to. Więc to wszystko jest bardzo, bardzo ważne. Ale uważam też, że w tym wszystkim my w ogóle w Polsce natrafiliśmy na bardzo szczególną sytuację, bo trafiliśmy na moment wyborów prezydenckich i tam nie wchodząc mocno w politykę, będę się trzymać tego, że jeżeli mamy wnioski jednoznaczne z rynku, że pracownicy oczekują reakcji od swoich pracodawców na to, co się dzieje także w kontekście społeczno-politycznym, to co się dzieje w Polsce w kontekście chociażby dyskryminacji niektórych grup, czy zawodowych, czy społecznych, w kontekście budowania dodatkowego podziału społecznego, ma ogromny wpływ na to, co się dzieje w organizacjach. I mnie od pewnego czasu denerwuje bardzo to, że ten temat jest niejako pomijany przez biznes. Gdzieś tam na LinkedInie widzę, że jak ktoś dotknie tematu polityki, to od razu zaczyna się hardcore w postaci o, idź sobie na Facebooka, idź rozmawiaj na tym na fejsie. Natomiast gdzieś tam widzę też tą pozytywną zmianę, bo jakbym chociażby popatrzyła na fejsa czy na Twittera, nigdy w życiu w moim świecie nie było tyle osób powiązanych z biznesem na różnych stanowiskach, najniższych i najwyższych, którzy zaczęli jasno mówić o swoich poglądach. I myślę sobie, że musimy pamiętać o tym, że to, co się dzieje na rynku, szczególnie w tej trudnej sytuacji, gdy w dalszym ciągu część z nas pracuje zdalnie, część nie, wpływa na to, jak się czują grupy w naszych, konkretne grupy w naszych firmach. Jeżeli tyle gadamy o budowaniu różnorodności, a nie poruszamy tego tematu w momencie, w którym jakieś grupy są medialnie miażdżone, to my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że pandemia sprawiła, że my wszyscy dużo więcej czasu jesteśmy w necie, dużo więcej informacji nas obchodzi. Ja nie byłam nigdy tak mocno aktywna chyba w necie, jak jestem w tym momencie. Się śmieję z tego, że niby pandemia, a już bym chyba liczyła, że to jest około 24 czy 25 ogólne moje spotkanie jakiejś wersji online'owej, czy warsztat, sesja, podcast, webinar, coś w tym stylu, nie? Że to sprawiło nagle, że wiele osób w tej sieci wylądowało i zaczęło mówić również na temat swoich organizacji, ale też wpływa na nas to, co leci z rynku. Więc uważam szczerze, że jesteśmy w momencie ogromnej zmiany, która będzie miała wpływ na komunikację i firmy albo osoby zarządzające, które będą ten temat pomijały, to będą również ci przedsiębiorcy, którzy przegrają. Dlatego, że uważam, że to jest moment, w którym pracodawcy oczekują reakcji jak nie zewnętrznej, to wewnętrznej i pokazania, że dobra, może cię na rynku tutaj ktoś tam dręczy durnymi tekstami, ale ja wierzę w to, że masz prawo być taką osobą, jaką jesteś i myślę, że my jako szczególnie osoby powiązane z HR-em, z EB, z biznesem mamy obowiązek o tym dzisiaj przypominać, bo jest to moment absolutnie przełomowy pod kątem tego, czego doświadczają nasi ludzie w organizacjach, tego jak się czują. Gdzieś tam właśnie w tym wyniku badania Edelmana pamiętam, że jednym z największych znaków zapytania, znaczy największych strachów jeszcze w styczniu, to był strach dotyczący fake newsów i strach dotyczący utraty
utraty godności dotyczące tego, że do tej pory byłam sobie w grupie, do której nikt nie dotykał medialnie, powiedzmy, czy tam w jakiś inny sposób, i nagle jestem na świeczniku i boję się tego, że ktoś będzie chciał to moje poczucie godności, wiecie, zniszczyć, coś z nim zrobić, sprawić, że nie mam prawa się czuć człowiekiem. I serio uważam, że jest to moment na to, że ten temat powinien być przez firmę poruszony, i to mocno, i nie powinniśmy bać się dyskusji na ten temat i przypominać, dlaczego jest to ważne, bo autentyczna komunikacja to nie jest gadanie tylko i wyłącznie o tym, że mamy projekty, mamy klientów, albo o tym, jakie mamy plany, jaka jest wizja na przyszłość, ale to jest przede wszystkim zwracanie uwagi na to, kogo mamy w naszej organizacji, systematycznie badanie na przykład na zasadzie pulse checku, nie? Czyli sprawdzanie nastroju w naszej firmie, czy nie wiem, raz w tygodniu, raz w miesiącu, w zależności od tematu, który jest poruszany, wracanie do tego, wracanie z informacją zwrotną i nie unikanie trudnych tematów. I też to, o czym powiedział Adam, że widzimy, że się dużo podziało między innymi na go-worku, czy w ogóle w społecznościówkach jest coraz więcej dyskusji. No i niestety musimy sobie powiedzieć wprost, że my może przez lata unikaliśmy tego tematu i mówiliśmy, że o, są negatywne komentarze, to ja na ten temat nie będę rozmawiał, nie będę przedstawiał swojego stanowiska, trolle, bla, bla, bla. Natomiast nagle się okazuje, że jeżeli w swojej firmie nie dajesz swoim ludziom możliwości wygadania się, wywalania tego, co mają w sobie, nawet swoich klęków, znaków zapytania, tego, co im się nie podoba, jeżeli nie wracasz do tego, tylko chodzisz i mówisz, że robisz badanie zaangażowania raz w roku, masz taki poziom satysfakcji, taki poziom zadowolenia i tak dalej, ale jeżeli nie mówisz o tym, co wdrożyłeś, albo jakie masz plany, jakie masz nastawienie, nawet jeśli się tego boisz, to twoi ludzie prędzej czy później znajdą sobie miejsce, i to będzie najczęściej miejsce w sieci, miejsce wśród swoich znajomych i nie tylko, w którym będą te wszystkie emocje z siebie wywalać. Więc jest to również czas na to, żeby powiedzieć, że musimy reagować na to, co się dzieje w kontekście naszej marki. Przestać udawać, że EB i nie tylko EB się będzie budowało samo, że będziemy czekać na ten piękny moment, w którym ktoś przyjdzie, zrobi strategię, ktoś ją nagle zrealizuje i to będzie hulało. Nie, EB to jest codzienna komunikacja, to są proste rzeczy, bo też jeszcze tylko dodam do tego, że od lat widzę, że ta dyskusja na temat komunikacji wewnętrznej, że ona jest taka trudna, co my mamy robić. Tak, komunikacja wewnętrzna jest częścią employer brandingu, ale to są proste rzeczy, to jest mówienie, znaczy nawet nie tyle mówienie, rozmawianie ze swoimi ludźmi na temat tego, co się dzieje w firmie, na temat rzeczy związanych stricte z nimi, stricte z tymi, co dla nich mamy, na temat również biznesu, łącząc jedno z drugie. To jest komunikacja wewnętrzna, to jest wywalanie kanałów, które nie działają, bo jeśli myślisz, że piszesz maile do swoich pracowników, a wiesz w głębi, że nikt tego nie czyta, to przestań udawać, że ty robisz komunikację wewnętrzną, tylko szukaj rozwiązań, pytaj ich o to, z czego mogą korzystać. Naprawdę, sam proces EBOWY może się wydawać skomplikowany, ale realnie to są rzeczy, które są wdrażane codziennie, nie czekając na idealny moment, bo on nie nastąpi, a wręcz przeciwnie, może do nas przyjść los i pokazać nam faka, bo taka jest prawda. Myślę, że to jest ważna jedna rzecz, dodam tylko szybko, że tak jak powiedziała Zyta, strasznie ważne, szczególnie teraz jest prawda i to, żeby rozmawiać z ludźmi. Ja bym dodał tylko do tego rozmawiania to, żeby ich słuchać, bo tak naprawdę klucz w employer brandingu to jest to, żeby posłuchać swoich pracowników, bo całą strategię employer brandingu buduje się o to, co o nas myślą ludzie, których mamy w środku. To powiem wam tak, Zyta, w ogóle dziękuję ci bardzo za ten bardzo ciekawy wywód, ale powiem wam takie moje wrażenie, że zobaczcie, media społecznościowe, od których nie uciekniemy, nie ma co się oszukiwać, nawet w tej chwili nasi widzowie nas oglądają przez media społecznościowe, są to narzędzia do niesamowitej komunikacji i ja mam takie wrażenie, że te media, albo w zasadzie ludzie, którzy nimi zarządzają, chyba zdali sobie sprawę, że trzeba dawać biznesom, ale też i indywidualnym jednostkom różnego typu narzędzia do pokazywania tego właśnie, co my popieramy, z czym się identyfikujemy, w którym kierunku chcemy, aby była postrzegana nasza organizacja i tak dalej, i tak dalej. Dobrym przykładem są te wszystkie takie oznaczenia, które niektórzy sobie dają przy profilach, typu, że czasami włączą jakąś flagę, czasami jakiś znaczek, czasami jakieś hasło i tak dalej, i tak dalej. No, dla mnie to jest sygnał taki, że jeżeli taki znaczek, symbol pojawia się przy logotypie firmy, to nie jest widzimisię człowieka od komunikacji, który stwierdził, a jest międzynarodowy trend, to ja sobie wlepię tam tą flagę albo jakiś znaczek,
tylko to jest zaakceptowane przez strategię organizacji na najwyższym poziomie, tak? No bo to jest generalnie komunikat w świat, ludzie, popatrzcie, my popieramy dane zjawisko. Nieważne, czym ono jest, tak? Generalnie identyfikujemy się z tym zjawiskiem, więc weźcie pod uwagę, że my jako pracodawca jesteśmy środowiskiem, które z tym zjawiskiem się w 100% identyfikuje. Tak? I myślę, że to jest bardzo fajnie, że takie rzeczy są robione, bo to pokazuje, że najważniejsze osoby w firmie mają na to ogromny wgląd, tak? Czyli nie scedowały tego, a rób ta se co chce ta, tylko dla nas to jest komunikat, który mówi o być albo nie być na mojej firmy, o tym jak ona zostanie zaszufladkowana przez zewnętrzny inny biznes, partnerów biznesowych, tak? Czy też potencjalnie pracowników. To ja bym się do tego jeszcze nawet mocniej odniosła, nawet przez pryzmat tego, co się działo właśnie w tym czasie najmocniejszym koronawirusowym pod kątem obostrzeń. Dla mnie na przykład wejście w, tak jak wam powiedziałam, wejście nagle tak mocno w online było równie mocnym zaskoczeniem. Ale to, co było ciekawe, to to, że firmy zaczęły organizować, przez to, że nie mogły organizować na przykład wewnętrznych, normalnych szkoleń, spotkań, już się nie brało udziału w konferencji, nie, to wszystko zostało zawieszone, zaczęło organizować wewnętrzne sesje, nawet inspiracyjne, robione po prostu w formie webinarów, w formie spotkań, wszystko jedno, czy to było na jakimś tam, na nie wiem, na Zoomie, na Teamsach, gdzieś tam jeszcze indziej. I to, co jest dla mnie ciekawe, na przykład 160 menedżerów lub dyrektorów, którym mówię o tym, na co warto zwrócić uwagę w swojej komunikacji dzisiaj i w jaki sposób również wykorzystywać swoje społecznościówki, nie tylko do budowania tego brandu pracodawcy, tej marki mocnej firmy, nie tylko do rekrutacji, ale również do tego, żeby pokazywać, jakim się jest szefem, do tego, żeby uprawomocnić też te rzeczy, które robimy w firmie, albo czasem, żeby po prostu docenić. I na przykład słyszałam w ostatnim czasie, że ojej, my nie mogliśmy się komunikować na fejsie czy na LinkedInie, mamy to zawieszone, bo mamy korpo wielkie, które zależy od tych, od decyzji, które są na przykład w innym kraju. I ja wiem, że to jest sytuacja dla wielu osób trudna, ale musimy pamiętać również o tym, że to jest ten dobry czas na to, żeby przygotować naszych ludzi do tego, żeby rozsądnie korzystali ze społecznościówek, żeby zobaczyli w tym wartość dla siebie, żeby zobaczyli, że może im się to przydać w budowaniu swojej eksperckości, w pozyskiwaniu jakichś osób do współpracy, w pokazywaniu tego, co robią dobrze, w budowaniu nawet tej tożsamości organizacyjnej, ale chociażby przywiązania tego, o czym wcześniej mówił Adam, że to są również opcje na to, żeby to pokazywać, bo twój post, twoja relacja na fejsie, na Insta, na LinkedInie i tak dalej, one również są jakimś komunikatem. I uważam, że właśnie też te nakładki, o których wspomniałeś, Wiktor, ja się śmieję z tego, że ja nienawidziłam nakładek. W sensie to nie było nigdy dla mnie. I te okoliczności, w których się znalazłam w ostatnim czasie, te takie społeczne, polityczne, sprawiły, że pierwszy raz w życiu zaczęłam z tego realnie korzystać, bo zaczęłam widzieć w tym, że jest to kolejne miejsce, w którym mogę pokazać innym, w co wierzę, albo mogę się podzielić swoim spojrzeniem na świat i na biznes. I zdecydowanie jest to dzisiaj bardzo ważne, ale też ważne jest to, żeby brać odpowiedzialność za słowo i brać odpowiedzialność za te działania, które mają miejsce w kontekście naszej marki, nie tylko marki pracodawcy, bo tak jak powiedziałeś, to nie chodzi o to, żeby tylko sobie zrobić tą nakładkę, ale ty bierzesz odpowiedzialność za to i rozumiem, że za tym idzie także komunikacja do twoich pracowników i że to się nie będzie działo tylko teraz, na przykład w sytuacji, w której jest gdzieś tam skrajnie trudno w kontekście danej grupy, ale że będziesz o to dbać długodystansowo. Dla mnie swoją drogą bardzo ciekawą akcją jest akcja, nie wiem czy ją znacie, nieoczerniajgórnika.pl, możecie sobie sprawdzić, jest to akcja, która została zrobiona, znaczy znam ją między innymi od naszego Wojtka Wojnowskiego, który jest w naszej ekipie edomasterskiej i on w ramach firmy, w której pracuje, pracowali ze swoim klientem, z którą tę akcję zrobili. Okazało się, że w momencie, w którym było najwięcej jazd wokół górników, bo pojawiły się jakieś informacje dotyczące tego, że dobra, tutaj ta grupa jest uprzywilejowana i tak dalej, nałożymy na to ten wieloletni dyskurs na temat tego, czy kopalnie są potrzebne, czy też nie, nagle okazało się, że wokół tej grupy pojawiło się mnóstwo hejtu. I ja się mega cieszę, że w pewnym momencie ktoś popatrzył, że halo, w ogóle co my robimy? My jeszcze chwilę temu klaskaliśmy na balkonach lekarzom, pielęgniarkom, innym pracownikom medycznym, tutaj chodziliśmy, dziękowaliśmy, wspieraliśmy inne inicjatywy, a nagle jest okazja, w której okazuje się, że po pierwsze masz niesprawdzone informacje, niedokładne,
niedokładne, bo one były niedokładne, nakładasz na grupę zawodową dodatkowe nakładki i zaczynasz ją miażdżyć publicznie. Uważam, że to jest hardcore też, że się w firmach nie zwraca uwagi właśnie na odpowiedzialność za tą komunikację, albo inaczej, zaczyna się na nią zwracać uwagę coraz mocniej, bo od lat mówiliśmy o personal brandingu, tutaj było jakieś przymrużenie oczka w stylu, o dobra, dobra, budowanie własnej marki, później się zaczęło mówić o social sellingu na LinkedInie i tak dalej, więc mocno w kontekście sprzedażowym, ale tak naprawdę to, co ty komunikujesz jako człowiek zatrudniony w danej firmie, ma wpływ na innych, na twoją grupę znajomych, na twoich współpracowników, na biznes i tak dalej, i tak dalej. I warto brać za to odpowiedzialność i uważam, warto bronić grup, które są niesłusznie z różnych powodów hejtowane na rynku. Przede wszystkim też dlatego, że chociażby dla mnie ten case górniczy jest świetny, bo doszłam do wniosku, że przez lata gdzieś tam patrzyłam na te informacje medialne, gdzieś tam myślałam, że mam swoje zdanie na ten temat, ale nigdy nie myślałam sobie o tym, że niech sobie będzie, nie wiem, pan jakiś Tomasz, który jest zatrudniony w jakiejś kopalni albo może poszedł na emeryturę, nie, mieszka na Śląsku, nie jest niczemu winien i nagle idzie sobie ulicą, ktoś wie, że jest powiązany z górnictwem i słyszy jakieś durne komentarze na swój temat, nie? To wszystko zresztą, co się dzieje także chociażby w grupie LGBT+, i tak dalej, więc tych tematów jest dużo, ale uważam, że to jest odpowiedni czas na to, żeby na ten temat z ludźmi gadać, bo nie udawajmy, że tego tematu nie ma, jeśli całe media o tym od tego aż huczą. A to ja sobie jeszcze na tą akcję rzucę okiem. Proszę, Adam, dalej. Ja myślę, że jeszcze wiele organizacji nie jest na to gotowe. Jak przyglądam się w ogóle komunikacji takiej związanej z różnorodnością, z diversity, to myślę sobie, że organizacje o korzeniach zachodnich rzeczywiście tutaj wiodą prym w tym, żeby pokazywać siebie przez ten pryzmat. Wczoraj zresztą, daleko nie patrzeć, JTI jak ogłosiło część swojej strategii globalnej, w której urlop wychowawczy otrzymują wszyscy, którzy niezależnie od tego, czy jakiej są orientacji, czy dzieci adoptują, czy rodzą, czy są ojcem, matką biologiczną, czy też dziecko trafia do rodziny dzięki pomocy surogatki. I to jest dosyć ciekawe, bo to takiej sytuacji dotychczas nie było. Myślę, że w wiele organizacji na kanwie chociażby zeszłorocznego case'u IKEA nie jest na to gotowe albo boi się konsekwencji. Natomiast zgadzam się z Zytą, że tematy ważne trzeba poruszać nie tylko wewnątrz, ale od tego bym zaczął. Myślę, że... Tak? A mogę ci przerwać? No. Bo muszę się z tobą nie zgodzić. Muszę się nie zgodzić z jednym stwierdzeniem, ze stwierdzeniem, że ktoś nie jest na co gotowy, bo my możemy nie mieć wiedzy w danej organizacji na jakiś temat, możemy być organizacją, która takich rzeczy nie robiła, która tego się boi, ale myślę, że też powinniśmy powiedzieć dzisiaj na rynku wprost, że my nie mamy być gotowi nagle na coś, bo ten moment idealnej gotowości może nigdy nie pojawi. To masz rację, tak. Właśnie, że to jest tak, że... Bo a nie słyszysz takiego komentarza bardzo często, jak zaczynasz rozmawiać z zarządem. Przepraszam. No. Zrobiłem dwugłos. Przepraszam. Nie słyszysz tak, jak rozmawiasz często na podobne tematy z organizacjami, z szefami różnych organizacji, czy też z szefami HR-u, że to jest dla nas ważny temat, ale my nie będziemy bardzo szeroko tego omawiać. Mówiąc o gotowości, ja właśnie to mam na myśli. Absolutnie myślę, że kluczowe jest to, żeby rozmawiać z ludźmi, dlatego że potrzeba tego, żeby o tym mówić, będzie wypływać wprost z tego, co mówią nam nasi pracownicy albo ze frustracji, które oni mają, dlatego że poczucie bezpieczeństwa w ogóle dookoła, takie, które mamy jako obywatele, też w jakiś sposób wpływa na to, jak realizujemy swoje obowiązki w pracy, jak się w tej pracy zachowujemy. I myślę, że te badania, o których ty mówiłaś, i to w ogóle, żeby rozmawiać z ludźmi, mogą nas skłonić, ja mam nadzieję, że wręcz zmusić do tego, żebyśmy poruszali tematy trudne, które mają właśnie, poruszają aspekty społeczne i tych trudnych wątków, o których wspomnieliśmy. To ja tylko chciałam powiedzieć, że ja w 2012 roku słyszałam
tam, że Polska nie jest gotowa na działania employer brandingowe. I to był moment, w którym kupiliśmy na to, żeby odpalić pierwszą podyplomówkę w Polsce, tą naszą EBOWą, przy współpracy z Wydziałem Humanistycznym na AGH-u. Ja wtedy sobie powiedziałam, że może Polska nie jest na to gotowa, ale ja jestem na to gotowa. W związku z tym sprawdźmy to i dzięki współpracy właśnie z różnymi partnerami, wiemy to dobrze, udało się to odpalić. I chodzi mi po prostu o to, że argument niebycia gotowym jest dla mnie, nie jest dla mnie argumentem, jest dla mnie wskazówką, żeby porozmawiać, czego się boisz, drogi szefie, wszystkich szefów albo drogi zarządzie, tam HR-owców i tak dalej. Czy dostrzegasz problemy z tym związane w swojej organizacji, czy próbowałeś podejmować temat i tak dalej, i tak dalej. Czy może nie wiesz, w jaki sposób to przeprowadzić, albo może nie wiesz, nie widzisz w tym wartości dla siebie, żeby kogokolwiek do czegoś on musi najpierw wiedzieć, że to istnieje, zobaczyć w tym wartość dla siebie, dla swojego działu, dla swojej organizacji, a na końcu wiedzieć, w jaki sposób może to przeprowadzić. Więc ja się będę trzymać tego, że szczególnie my, reprezentujący, czy powiedzmy będący częścią branżą EB, HR-u, biznesu i tak dalej, mamy, uważam, obowiązek, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby mówić o tym, że przyszedł czas na poruszanie trudnych tematów i możesz nie czuć się gotowy, ale to nie jest tak, że ten temat zniknie, wręcz przeciwnie, może się on jeszcze bardziej wyostrzyć, bo nie wiesz, co się będzie działo w kontekście społeczno-politycznym czy tam ekonomicznym, nie? I będzie to miało po prostu na nas wpływ. Więc tak. Ja bym szukała podstaw, dlaczego to się nie zadziewa, ale nie zatrzymywałabym się na haśle, że nie, bo to jest trochę też moim zdaniem takie to gadanie o diversity, różnorodność i tak dalej. Zapytaj typowego HR-owca, o co w tym chodzi, to zacznie szukać definicji, zacznie się motać, a uważam, że za mało jest też mówienie o tym wprost, że różnorodność to jest docenienie tego, że jesteśmy różni, niezależnie od wieku, płci, narodowości, orientacji i tak dalej. I że w firmach musimy pozwalać ludziom pracować w zespołach, które są różnorodne pod kątem na przykład wieku, czy pod kątem narodowości i tak dalej. Musimy rozmawiać na temat tego, czego te grupy się boją, musimy wchodzić w buty drugiej grupy i patrzeć na procesy, czy na jakieś inne rzeczy, których doświadczają z ich perspektywy. Bo to jest dla mnie też przykład na to, przy różnych chociażby warsztatach, które prowadziłam powiedzmy z mniejszymi i z największymi firmami, takimi typowo warsztatami ebowymi, gdzie się analizowało persony, czyli te profile demograficzno-behawioralne, tą konkretną grupę docelową wewnętrzną lub zewnętrzną pracodawcę i była sytuacja w stylu na przykład marketing z HR-em jest w jednym zespole, jeden i drugi zespół się nienawidzi, ale zostali przekonani, że no, trzeba usiąść do tego jednego stołu i jeden i drugi zespół analizuje perspektywę drugiej strony i słuchajcie te momenty, które uwielbiałam, zwykle w połowie tych warsztatów, takie, że coś zaczynało drgać, ta żyłka ciała człowieka robił się czerwony i nagle dochodził do wniosku, że bazuje na stereotypach, na wyobrażeniach, na durnych gadkach na temat pokoleń i tak dalej, a nie patrzy na to, czego konkretnie ten człowiek, czy ta konkretna grupa doświadcza w organizacji i poza nią. I uważam, że dlatego ten temat powinniśmy już też mówiąc znowu kolokwialnie cisnąć na rynku i nie zatrzymywać się na tym, że nie jesteśmy gotowi, bo nigdy nie będziemy gotowi, nie byliśmy gotowi na pandemię, a zostaliśmy zmuszeni do funkcjonowania w tym trybie. Urzędy nie były gotowe na pracę w trybie zdalnym, a nagle się okazuje, że teraz prawie wszystko jesteśmy w stanie ogarnąć zdalnie, nie? Więc to jest kwestia, uważam, też takiej wewnętrznej mobilizacji, świadomości i rozmawiania o tym, co jest w danej organizacji naprawdę ważne, w danym momencie oczywiście, nie? Patrząc na aspekty biznesowe, na to, w którym kierunku idziemy. Absolutnie, uważam, że nie powinniśmy się odpuszczać. Trochę jest tak, że my zdajemy sobie sprawę z tego, jaka jest waga, natomiast to wszystko, co powiedziałaś, zmierza do jednej rzeczy. No, my nie będziemy wiedzieć, jaką cokolwiek ma skalę, jaką skalę ma dany problem w naszej organizacji, dopóki nie będziemy pytać ludzi. Z jednej strony mogą to być warsztaty employer brandingowe, fajnie, tylko nie każdy je robi, nie robi ich co roku, to są po prostu badania i słuchanie. Znowu wracamy do tego wątku, w którym jak nie będziemy rozmawiać z ludźmi, nie będziemy ich słuchać, to guzik będziemy wiedzieć. Może się okazać, że skala problemu wewnętrznie, problemu, który wydaje nam się błahy, jakiegoś takiego wyzwania społecznego jest tak duża, że my będziemy musieli jako organizacja zająć stanowisko i absolutnie odnosząc się do tego, co powiedziałem, że organizacje nie są gotowe. Ja wiem, że nie są gotowe, bo takie rozmowy podobnie do ciebie ja przeprowadzam z wieloma z nich.
I oczywiście naszą rolą jako konsultantów jest to, żeby znaleźć jakiś sposób do tego, żeby ich przekonać, że warto jednak zająć stanowisko, bo tego oczekują wasi ludzie. Nam najłatwiej jest oczywiście zrobić to na bazie doświadczeń, na bazie badań, które często przeprowadzamy i dzięki temu mamy argument. Tak? Wasi ludzie mówią, że to jest dla nich ważne. Wasi ludzie mówią, że dla nich ważne na przykład jest to, że wy się angażujecie społecznie. Wasi ludzie mówią, że brakuje im tego, że nie wypowiadacie się na tematy trudne i te tematy trudne to jest ochrona środowiska, to jest dyskryminacja i tym podobne rzeczy. I tak, jak nie zaczniemy rozmawiać, nie zaczniemy słuchać, to nie będziemy wiedzieć, co mamy komunikować. Tu się w pełni zgadzam. Czekaj, Wiktor, przepraszam cię, bo ja tylko chciałam dodać niech do tego, co ze mną zgadza. Zgadzam, tylko chcę dodać to, że pod kątem też osób, które nas słuchają, które nas oglądają, dokładnie to, o czym powiedział Adam w kontekście zbierania wiedzy na temat naszych ludzi, co możesz zrobić dzisiaj jako pracodawca? Możesz myśleć, że w czasie pandemii nie warto ludzi pytać o zdanie, ale właśnie teraz warto ich pytać o zdanie. Jesteś w stanie robić proste pulse checki, te badania systematyczne, zadając powiedzmy od 1 do 5 pytań, w zależności od tego, jaka jest metodologia, systematycznie zbierać tą informację zwrotną. Jesteś w stanie zrobić jakieś proste ankiety, jeśli nie masz, nie wiem, możesz korzystać z web ankiety, możesz korzystać z googlowskich narzędzi, naprawdę tego na rynku jest mnóstwo, ale możesz przede wszystkim zachęcić swoich menadżerów do tego, żeby gadali ze swoimi ludźmi, których mają w zespołach, pytali ich o to, mają teraz największy problem i czasem jedno pytanie dotyczące tego, jaką rzecz powinniśmy usprawnić albo na co powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę w naszej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. I to zbieranie tych odpowiedzi, analizowanie ich systematycznie bardzo mocno się przydaje do tego, żeby wyciągnąć z tego wnioski i zrobić to rzeczywiście dzisiaj dobrze, ale nie czekać na ten idealny moment, kiedy miałoby się nie wiadomo co zadziać. Nie? Więc myślę, że tutaj mamy pełną rację, tylko to chciałam dodać. Ja już się, słuchajcie, przyzwyczaiłem do tego, że, przepraszam, konferencje, które prowadzę, to ja na ogół najmniej tam gadam, bo ludzie, których zapraszam do swoich rozmów, przejmują tą pałeczkę lidera i rzeczywiście wychodzi im to super, za co jestem w ogóle wam mega wdzięczny. Ale jest jedna rzecz, którą bym chciał jeszcze zadać, a chcę tylko dać wam znać, że i my, i nasi widzowie, i słuchacze, którzy są z nami, mamy za sobą już 55 minut spotkania, a nie chciałbym jakoś bardzo mocno nadwyrężać tego czasu i zaufania, którym zostaliśmy dzisiaj obdarzeni. Natomiast jest jedna rzecz, którą bym chciał na koniec naszej dyskusji jeszcze wrzucić, a mianowicie powiązana z komunikacją od najwyższego kierownictwa w firmie. Skoro w tej chwili mamy sytuację taką, że część zespołów pracuje zdalnie, jest rozproszona i tak dalej, nie widzą tych swoich bezpośrednich przełożonych na co dzień. Dla mnie to jest naturalne, że taki team leader, supervisor, kierownik średniego, wyższego coraz szczebla komunikuje się ze swoimi zespołami w jakiś tam sposób. Czasami bardziej, czasami mniej umiejętnie, ale generalnie to robi, tak? Wysyła Teamsy, nie wiem, maile, zgada na Skype'ie, Zoomie, czymkolwiek. Ale powiedzcie mi, jaką w tych czasach, które w tej chwili mamy, tych czasach rozproszonych zespołów, tych czasach, w których nie widzimy swoich najwyższych szefów, tak? Ci, którzy rozdają karty, to oni tam dbają o budżety i tak dalej. Mówię o poziomie prezes, ewentualnie poziom minus jeden. Jak często albo w jaki sposób powinny te osoby w tej chwili dbać o swoje zespoły? Czy tutaj mielibyście jakąś wskazówkę albo jakiś komentarz w odniesieniu do czegoś takiego? Czy one powinny się izolować i zostawić sobie to tym swoim ekspertom od komunikacji i team liderom, niech oni sobie ogarną wszystkie swoje działy, czy właśnie wręcz przeciwnie, wziąć na siebie większy bagaż tak jakby odpowiedzialności za tą właściwą komunikację i częściej być dla tych ludzi w pewien sposób, nie wiem, otwartymi mentorami, drogowskazami, czy tam jakkolwiek tego nie nazwiemy? Tak, dobrze, to ja zacznę. Absolutnie, to jest czas, w którym, to jest czas dla takich osób, dlatego że wszyscy pracownicy, łącznie z menedżerami, którzy są pod nimi, pod tymi prezesami, czy też prezesami minus jeden, jak to określiłeś, oni zastanawiają się, co dalej.
I jak gdyby przykład powinien tutaj iść bardzo z góry. Bardzo wiele organizacji przygotowywało takie cotygodniowe spotkania, nagrywało, na których zarządy opowiadały o tym, w jakiej jest sytuacji organizacja, po to, żeby ludzie mieli poczucie, że są na bieżąco. I tej bieżącej informacji w tej chwili zespoły wymagają od swoich szefów. To daje poczucie wiedzy, to daje poczucie stabilizacji, buduje przynależność, ale też wiarygodność. I myślę, że tak jak patrzę sobie na część organizacji, które spośród naszych klientów, w których to rzeczywiście się pojawiło, pojawiły się nagrania ze strony prezesów, pojawiają się one cyklicznie i ci ludzie opowiadają o tym, tak, nie będziemy teraz pracować, nie pracujemy zdalnie, wprowadzamy takie i takie zasady bezpieczeństwa, nie będziemy ciąć etatów, podjęliśmy decyzję o tym, żeby na przykład obciąć wynagrodzenia o 20%, ale robimy to po to, żeby utrzymać cały zespół i musimy podjąć ten wysiłek wspólnie. My na przykład jako ten team zarządzający, na przykład, bo takie przykłady też były wśród naszych klientów, podjęliśmy decyzję, że w ogóle nie będziemy pobierać wynagrodzenia. Opowiadają o całej sytuacji, niczego nie zakopując pod dywan, to moim zdaniem poczucie przynależności, moim zdaniem poczucie takiego zaufania do tej organizacji, tego mogę na nich liczyć. Oni też dają z siebie dużo, to jest niesamowicie wielkie i takie organizacje wygrywają. Bardzo dużo dzisiaj zależy od szefów. To ja się w pełni zgadzam z Adamem i dodałabym do tego jeszcze to, że uważam, że dzisiaj powinniśmy, jeżeli zarządzamy organizacjami, szczególnie tymi większymi, albo jeżeli jesteśmy w takich organizacjach, to warto zwrócić uwagę na to, jak w tym momencie czuje się ten szef wszystkich szefów, albo jak czuje się menadżer, dyrektor i tak dalej, bo wiele osób nie angażuje się na przykład w komunikację zewnętrzną, dlatego że oni sami nie czują się pewnie, dlatego że w wielu przypadkach nie wiedzą na przykład, czy szlak nie trafi ich przedsiębiorstwa, bo może są powiązani z tymi branżami, które na przykład pandemia dotknęła najmocniej, więc tam się pojawia bardzo dużo strachu i myślę, że my w ogóle na rynku bardzo często o tym zapominamy, że dzisiaj w organizacjach nie tylko się boją pracownicy, ale także boją się szefowie. Natomiast jest też mega ważna rzecz w tym wszystkim. Jeżeli nie wierzysz w siebie, a wierzysz w firmę, w której jesteś, albo masz nawet znaki zapytania tam dotyczące tego ciągu dalszego, a wierzysz powiedzmy w ludzi, których masz obok, czy tam w to, co sprzedajesz na rynku, to i tak możesz nie być wystarczająco wiarygodną osobą, albo wystarczająco powiedzmy tak prawdziwie, autentycznie się komunikować, bo będzie czuć ten zgrzyt. Dlatego uważam, że to jest też moment na to, żeby wielu szefów po pierwsze poszukało dodatkowego wsparcia dla siebie, czasem jest to wsparcie psychologiczne i myślę, że też nie trzeba się bać poruszać tych tematów, bo znowu uważam, że jest to jeden z najrzadziej podejmowany temat na rynku, zupełnie niepotrzebnie. Problemy wewnętrzne mają bardzo różne osoby na bardzo różnych stanowiskach. Z drugiej strony rozmawiać powiedzmy ze swoimi HR-owcami czy osobami związanymi z rozwojem ludzi w organizacji, jeżeli takie osoby są, szukając wiedzy na temat tego, co w takiej sytuacji mogą zrobić, ale przede wszystkim dla siebie, a w dalszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką mają wiedzę dotyczącą komunikacji częściowo kryzysowej, a częściowo po prostu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Jeżeli im tej wiedzy brakuje, to albo jej poszukać wewnętrznie, albo poszukać zewnętrznie, są na to różne rozwiązania, ale poczuć się przynajmniej w minimalny sposób do tego przygotowanym, bo im więcej będzie lęków, poczucia niskiej wartości swojej, przecież ile osób się boi występować online, nie? My się przed tym spotkaliśmy jeszcze w marcu, że ile osób bało się włączyć kamerkę, czy tutaj coś mówić. Wczoraj mieliśmy Eby Mastersy, nasze akurat katowickie, wirtualne, bo wcześniej mieliśmy krakowskie i nagle się okazało, że mamy osoby, które po raz pierwszy występują w takiej formie, nie tylko po raz pierwszy na Mastersach, ale również po raz pierwszy po prostu online, więc uważam, że to jest mega ważne, bo często jest tak, że to nie jest tak, że szef nie chce poruszyć danego tematu, tylko on się boi albo nie wie jak, więc jeżeli też czujemy, jeżeli jesteśmy na niższych stanowiskach, że może się pojawić problem z tym związany, to ja bym się nie bała podejmować tego tematu, pokazując rozwiązania i mówiąc o tym,
dlaczego to jest teraz ważne? A ważne jest dlatego, o czym też wspominał Adam, bo musimy budować przynależność ludzi, których mamy u siebie w firmie, musimy budować ich poczucie bezpieczeństwa i musimy też komunikować się z rynkiem. I pamiętajmy, że to wszystko ma wpływ na produkty, usługi, to czy ludzie będą chcieli od nas kupować, czy będą chcieli z nami współpracować, więc ta wartość biznesowa tej komunikacji jest naprawdę ogromna i właśnie to jest moment na to, żeby to robić, żeby to testować, bo czasem to jest kwestia tego, że nie jest tak, że nagle musisz się pojawić we wszystkich kanałach, nie wiem, nagrywać swoje filmiki na TikToku na przykład, tylko wystarczy, że w pierwszej kolejności na przykład rzucisz jakiś post na LinkedInie, na którym o czymś powiesz, jeżeli ma być to zewnętrznie. Wewnętrznie czasem wystarczy, że zrobisz pierwsze spotkanie, na którym powiesz swoim ludziom, jaka naprawdę jest sytuacja i powiesz, że w tobie też jest niepokój, ale że wiesz, że z tym zespołem dacie radę, bo macie konkretne scenariusze, według których będziecie działać, więc naprawdę są na to sposoby, tylko trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, na jakim ja jako szef, jako zarządzający, czy małym, czy wielkim zespołem, na jakim ja jestem etapie, jak ja się teraz czuję i na ile się boję i w jaki sposób tym niepokojem możemy, w jaki sposób możemy na to zaradzić. To jest strasznie ważne, bo mnie się wydaje, że ta ludzka twarz tutaj będzie miała ogromne znaczenie i mówienie prawdy, po prostu prawda nas uratuje. To jest bardzo chyba dobra puenta, bo słowo prawda zaczęło się w pierwszej wypowiedzi Zyty, którym rozpoczęliśmy ponad godzinę temu ten nasz dzisiejszy podcast i prawda się pojawia w ostatnim zdaniu, które wypowiedział Adam. Także idealnie, żeśmy zaczęli i zakończyli tym samym słowem. Powiem wam szczerze tak, to jest najdłuższy podcast ever, jaki w ogóle nagrałem. Do tej pory wszystko trwało krócej, a mało tego, mam poczucie, że myśmy dotknęli czubka góry lodowej, jeśli chodzi o tematykę, która jest związana zarówno ze zjawiskiem, czy z funkcją, czy z obszarem, jakim jest EB, czy też employer branding, używając pełnego określenia tych dwóch słów, jak i w ogóle relacji HR-owych w realiach, w których w tej chwili przyszło nam funkcjonować. Ja myślę, że to jest temat nie tyle na podcast, co bardziej na cykl podcastów, bądź ewentualnie jakąś nawet większą konferencję i wtedy moglibyśmy ten temat nieco bardziej zgłębić. Na koniec mam najtrudniejsze dla was pytanie, które muszę zadać, a mianowicie, ponieważ poruszaliśmy tutaj bardzo dużo tematów, niektóre z nich były, nazwijmy to, przewidywalne, niektóre wymagały głębszego spojrzenia, niektóre kontrowersyjne. Ale w gronie naszych kilkudziesięciu słuchaczy, których mieliśmy online i do pewnie znacznie większej jeszcze grupy, do których trafimy, jak podcast będzie opublikowany offline'owo, mam takie pytanie do was następujące. Gdzie was znaleźć? Bo zakładam, że ta grupa będzie chciała trochę ten temat pociągnąć. Jakbyście mogli powiedzieć, gdzie najlepiej do was trafić, żeby można było jeszcze więcej z was tej wiedzy wycisnąć. Zyta. A, to ja jednak, dobrze. No to mnie można znaleźć dzisiaj na pewno na LinkedInie pod imieniem i nazwiskiem Zyta Machnicka. Znajdziecie mnie też na stronie lightness.pl, nasza działalność edukacyjna w obszarze właśnie EB, ale także blog candidateexperience.pl, także książka lepszypracodawca.pl i również myślę wszystkie społecznościówki na fejsie, na Instagramie, na Twitterze. O, no jest, brawo. Spodziewanie. No jest też za mną, nie z tego, że już na stałe wylądowała na półce i czasem sobie przypominam, że ją napisałam, więc jest to pozytywne. Więc gdziekolwiek macie ochotę, to mnie łapcie, zapraszam. Ja zacznę od tego, że zachęcam was do przeczytania tej książki. Ja ją lubię nie tylko dlatego, że znalazłem tam dedykację, natomiast mnie możecie znaleźć na LinkedInie, możecie mnie znaleźć na więcej się dowiedzieć na temat tego, czym my się zajmujemy jako pracownia EB na naszej stronie pracownia.eb.pl. Na LinkedInie w nie najbliższym czasie będę informował o nowych inicjatywach naszych, takich dosyć ciekawych, więc więcej nie zdradzę na ten moment, ale zachęcam was do kontaktu. No mam nadzieję, że to też, że jako że ty, Wiktor, podkreśliłeś, że EB to jest temat rzeka, ja też mam poczucie, że my trochę samego wierzchołka ruszyliśmy, bo na przykład bardzo dużo się zmieni teraz w HR i EB, więc stawiam znak zapytania, kiedy ciąg dalszy.
Tak, oczywiście, słuchajcie, my te wszystkie linki do wspomnianych tutaj blogów, stron, sylwetek Zyty i Adama oczywiście zamieszczę do opisu dzisiejszego podcastu, więc łatwo będzie trafić. Myślę, że tak dzierżąc tą książkę, którą ja miałem okazję być jednym z recenzentów jeszcze zanim ona ujrzała światło dzienne i mega się cieszę tutaj za zaufanie, jakim zostałem obdarzony przez autorkę Zytę, że mogłem przez to przebrnąć jako jeden z pierwszych, ale tak sobie myślę, że początek tego roku wpłynął na przynajmniej dobry powód, aby napisać drugą część i uzupełnić go, to jak to w takich czasach pandemicznych bądź izolacyjnych do tego EB podchodzić, więc rzucam tutaj taki kamyczek do tego ogródka. Gdybyś kontynuowała temat, to taki rozdział chętnie bym tam zauważył i przeczytał. Moi drodzy, bardzo serdecznie Wam dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. To ogromny ukłon w Waszą stronę. Po raz kolejny przekonałem się, że jest to temat absolutnie warty poznania, warty dalszego pogłębiania i mega, mega istotny i też jak życie pokazuje mega rozwojowy i muszący się dostosowywać do zmieniających się otaczającego nas świata. Na pewno EB będzie wyzwaniem nadal, na pewno zmiany w komunikacji wewnętrznej organizacji będą ogromnym wyzwaniem, czemu będziemy się przyglądać pewnie my jako indywidualne osoby, ale też i organizacje, w których pracujemy. No i mam nadzieję, że będziemy z tego wyciągali same mądre wnioski. A tymczasem ogromny ukłon jeszcze raz, bardzo serdecznie dziękuję i widzimy się już niebawem. Bardzo dziękujemy, pozdrawiam. Ja również. I to już koniec naszej rozmowy. Tak to właśnie jest, kiedy rozmawia się z Zytą i Adamem. Rozmową nie można mieć końca. To doskonali eksperci z obszaru EB, employer brandingu, czy też wizerunku pracodawcy, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Rozmowy z nimi to istna przyjemność i, tak jak mieliście okazję się przekonać, dotknęliśmy tylko kawałka z tej tematyki. Myślę, że do tematyki EB będziemy jeszcze wracali, a Zyta z Adamem pojawią się na falach podcastu BSS Bez Tajemnic. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście dzisiaj ze mną. Zapraszam do stałej subskrypcji podcastu, wtedy nie przegapicie żadnego kolejnego odcinka. A jeżeli interesuje Was szerzej to, w jaki sposób można poruszać się po świecie nowoczesnych usług dla biznesu, to zapraszam do klubu Pro Progressio. Skontaktujcie się ze mną, a chętnie podam Wam więcej szczegółów. Dzięki serdeczne, wszystkiego dobrego, na razie, cześć!